Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek, raczej kolejne odcinki Zagrajmy w Disney Aladdin Inna Siras Revenge. Ostatnio przechodziliśmy sobie Pałac Sułtana, w zasadzie to jeden poziom Pałacu Sułtana i potem przechodziliśmy Lochy, z czego jeden poziom przechodziliśmy Abu, a drugi Alem. No i teraz przyszedł czas na powrót do Pałacu Sułtana bodajże, z tego co dobrze pamiętam z ostatniego odcinka. Ale wystarczy sobie oczywiście, tak, Return to the Palace, czyli wracamy do pałacu. I bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem, proszę państwa, ponieważ tutaj będzie się sporo działo. Sprawdzę, czy aby na pewno wszystko się dobrze nagrywa. Tak jest, kamerka się dobrze nagrywa, głos się dobrze nagrywa. Tak więc tutaj mamy ostatni poziom, jaki robiliśmy, czyli The Dungeon Level 2. Więc teraz przyszedł czas na Return to the Palace. Jedziemy z koksem, nie ma to tamto. Zobaczymy, jak nam pójdzie ten poziom. Pamiętam, że za dzieciaka miałem problemy, żeby zdobyć wszystkie monety. Tak więc będziemy, kurde, lecieli z koksem. Oj, oj. Dużo tych checkpointów. Nie żeby coś. O kurde. Oj. Jezus Maria, ile ja HP tracę. Zapominam, że możemy tutaj kwadratem strzelać. Kurde, no nie, ile ja żyć tracę, ja pierdzielę. Powiem wam szczerze, tutaj naprawdę będzie bardzo ciężko zdobyć wszystko. Te wszystkie monety, więc prawdopodobnie będę musiał level powtarzać. To jest bardziej niż pewne. Szczególnie, że tu naprawdę bardzo łatwo można sobie życia potracić. Jak zresztą widzicie, ja już straciłem 2 życia. I to naprawdę jest mega ciężkie, żeby tutaj nie stracić ani jednego życia. To jest jedna z trudniejszych plansz już. Szczególnie, że nie mamy tutaj kontroli nad lotem Ala. Więc Al po prostu, jak widzicie, zapierdziela dosłownie. I to nawet śmieszne nie jest momentami. 138, no to żeśmy, kurde, nie zdobyli wszystkiego. Tu jest bardzo ciężko wszystko zdobyć, powiem wam szczerze. 134, to jeszcze gorzej, muszę przyznać. Ja bym chyba cofnął się do tej planszy i bym na spokojnie pozbierał te monety, ale obawiam się tego, że ja dużo żyć tutaj stracę. Kurczę pieczone, no boję się tego strasznie. Where do you think you're going, street rat? No one gets through these gates without dealing with me first. Okej, będziemy walczyć z Razolem. Uwaga. Tutaj niestety walki z nim nie pamiętam. Chyba musimy właśnie, o tak, podchodzić do niego i go atakować w taki sposób. Ale przy okazji samych siebie, żebyśmy przy okazji nie trafili. Z tego co pamiętam, Razol nie był jakiś trudny. Jak już to mówię, no najtrudniejsza to była tamta sekcja z dywanem, gdzie trzeba było, wiecie, popierdzielać i tak dalej, a tak czy siak, no ciężko jest tam jakby zdobyć 100%. I oczywiście musimy uważać na spadające rzeczy. Nie no, muzyka jest sprzednia. To jest, kurde, dobry soundtrack, kurczę pieczone. Ale najgorsze jest to, że ja mam bardzo mało HP już. W sensie on też niby mało ma, my mamy chyba nawet porówno, bym mógł powiedzieć. Więc porówno jesteśmy w opłakanym stanie.
Ale my możemy go tak ze slajda trochę pocisnąć, tak więc no to bosik nie będzie trudny. No, zresztą już... Udało się! Pocisnęliśmy Rayzola, kurde. Rayzol, kurde, teraz gryzie ziemię. Padł i już, kurde, leży i wstać nie może. Bardzo dobrze. Oczywiście, że zapisujemy, jak najbardziej. Skoro pokonaliśmy bossa, kurde, jeden z prostszych bossów. Mimo, że tam potrapiłem troszeczkę z życia. The Oasis. The Oasis, kurde. Zaczynamy tereny. Ohoho, nowe tereny. Ile tutaj mamy do zebrania? Ja bym zobaczył w sumie, zebrałbym jedną monetkę. 65, dobra. Wrócimy na chwilę do mapy. I ja sobie powtórzę poprzedni poziom, ponieważ zależy mi na zrobieniu 100%. Dobra, tutaj mamy do zebrania 3 red gemy oraz 65 monet. Ale to bym chciał mieć na maksa zrobione i to na tym mi najbardziej zależy, tak więc poczekajcie chwilę, ja się z wami zaraz widzę. Jest! Udało się! Mamy 150. Mamy... Jak to 149? Jak to jest, że ja zebrałem 150, a gra mi naliczyła 149? Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja nie bardzo kumam. Nie rozumiem tego kompletnie. I zaraz się wścieknę. Jakim cudem jest 149? Ja tego nie rozumiem, przecież zebrałem wszystko, sami widzieliście, nawet dwa razy. Nie wiem, to jest bez sensu, kompletnie. Dobra, walić już ten poziom, serio. To jest popieprzony poziom, dosłownie, żeby robić 100% w tym poziomie. Ja pierdziule. Dobra, to już znamy. Ja chcę stąd wyjść. Już nie chcę tego oglądać. Ja pierdziule. Won mi z tym. Ale Rage'a teraz dostałem, nie? Bez kitu, ale Rage'a teraz dostałem. Ale tego nie kumam, no. 149 na 150. Przecież miałem full zebrane. Full tutaj miałem. A gra mi tego nie zaliczyła. Bez kitu, to jest jakieś popierdolone. No, tutaj tylko nam jeszcze tego jednego red gema zabrakło. No ale do tego to ja sobie save'a powtórzę, o. Do tego tutaj, o. I sobie nadrobię to wszystko, bo będę to sobie wszystko nadrabiał pewnie. Dobra. Lecimy teraz z nowym poziomem The Oasis Level, bo już za długo to trwa. Ja się z wami pożegnałem chyba w 7 minucie, a jest 25 na moim aparacie, tak więc lecimy z koksem, z nowym poziomem. Nie będę przedłużał. Może nowy poziom nam pójdzie o wiele lepiej. Mam zero żyć w ogóle, więc to już kompletna jest katorga. Ale muszę przyznać, że muzyka, która tutaj nam towarzyszy, jest epicka i to jest... Nie wiem, czy to tutaj właściwie czasem gry nie skończyłem, w sensie jak byłem mały, bo nie mogłem dalej przejść. Możliwe, że tutaj gdzieś. Ale zobaczymy. No, osę trzeba jeszcze też tutaj zaciukać. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, mamy tutaj przeciwnika. O ty kurde, parówo jedna. Nie, no kurde, fajny arabski soundtrack sobie tutaj nam towarzyszy. 1 na 4, okej, czyli tutaj mamy już trochę więcej genie coinów. Co może oczywiście nam trochę pomóc, bo przynajmniej sobie życie nadrobimy. W ogóle co to jest za butelka? Z nią coś można zrobić? Bo ja nie pamiętam. Ona się tak gibocze na lewo i prawo. Jakby tam był gin w środku. Nie rozumiem, nie pamiętam. Ale dobra, ja tutaj nic nie będę mówił.
Nawet nie będę atakował, ponieważ pójdę na oradę Kuby, bo Kuba mi zwrócił na to uwagę. Teraz wy sobie posłuchajcie soundtracku, wczujcie się w klimat tej jakże pięknej lokacji The Oasis, a my idziemy dalej naprzód. Coś pięknego, piękny soundtrack. Szkoda, że nie nagrywamy tej gry na lato, bo w sumie jakby to było teraz lato, to tak nawet chyba by się wpasowała ta lokacja, jeżeli chodzi o porę roku. Wiecie, jest tak gorąco, fajnie, jasno, zielono. Nawet na wiosnę by się to wpasowało fajnie. Dobra, gnoju, padaj. Dobra, mamy nasze monetki. 11 na 60 ile? 65, dobra. Ja sobie ogólnie, no mówię, tamtą lokację jeszcze raz powtórzę, tylko będę musiał sobie trochę żyć nazbierać, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o odnośnie Return to the Palace, przepraszam. Ja sobie na pewno to powtórzę, bo ja jestem uparty osioł i ja jak czegoś chcę, no to do tego dążę, tak więc tak też zrobimy. Oj, trochę życia żeśmy w tym bagnie stracili, niedobrze. To mi się nie podoba. Dobra. Idziemy. Pajączek, kurde. Jeżeli ktoś ma arachnofobię, to radzę się bać pająka. Znaczy radzę się bać, po prostu lepiej ten nie oglądać, że tak powiem, w tym momencie, kiedy ktoś ma arachnofobię, bo może naprawdę się wystraszyć. A znam już takich, kurde, ludzi, którzy się boją. I to nie jest nic, z czego można się oczywiście pośmiać, bo każdy ma swoje jakby strachy. Ja na przykład nie lubię węży, mam wężofobię, jeżeli to tak mogę nazwać, bo nie mogę tego nazwać arachnofobią, ponieważ arachnofobia to jest strach przed pająkami. Wiecie w ogóle, z czym mi się ta lokacja kojarzy? Z Królikiem Bugsem Zaginiony w Czasie. I to autentycznie, ja wiem, że wiele lokacji mi się z tą grą kojarzy, ale po prostu one są w taki podobny sposób zrobione. Jeżeli nie wiecie, o jaką dokładnie mi lokację chodzi, to chodzi mi dokładnie o lokację, gdzie a może to nie był Królik Bugs? Nie, przepraszam, to był Kangurek K.O. Przepraszam, tutaj mi się popierdzieliły gry. Kangurek K.O. 1. Był taki poziom na wyspie też. To był jeden z ostatnich poziomów, przed tam kosmicznym bodajże. Co tu mamy? Jakaś zgadywanka. Panie kolego, co tutaj się dzieje? Oh, young man, come in, come in. The snakes will do a dance when I play my tune. You can copy the order. Maybe a reward for you. Dobra, wiem co trzeba zrobić. Pyk. 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 I pyk. Dobra. Myk. 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 Well done! Well done! You have a keen eye. Take this prize. Yeah. Ha, nie czujesz, gdy rymujesz, co, ziomek? No, tak jak mówię, no średnio mi się ogólnie podoba to, że mamy zero żyć, ponieważ jestem teraz tak naprawdę na strzała. Ale na szczęście mamy 6 kontynuacji, tylko co nam da te 6 kontynuacji, skoro jestem na strzała, no nie? To mi się niezbyt bardzo podoba i niezbyt mi się to widzi. A, przyszliśmy tutaj, tak? Gdzie nas jeszcze nie było? W tej grocie mlecznej nas nie było. A, to jest ten. Woo! Zanim podejdziemy do pajączka, to zobaczmy co tutaj jest. A, tutaj nic nie ma, dobra, tak więc jedziemy z pająkiem, kurde. Gościu, nie fikaj do mnie. Tutaj na palmie nic nie ma, bo wcześniej była monetka.
A wy ogólnie jakie macie wspomnienia z tym poziomem? Bo mnie tak szczerze, poza w zasadzie tą rundą, którą robiłem teraz, której nie potrafiłem jakoś na początku przejść, to w zasadzie jakoś nic nie denerwowało w tym poziomie. Całkiem w porządku to był ten poziom. Całkiem w... Bring me something icy cold, and I will help you cross this impossible gap. No, tak więc ten typo nam otworzył, że tak powiem, przejście. Elegancko. Przy okazji sobie napijemy się napoju gina. I lećmy dalej z koksem. Who'd you like an extra cool ivy ice cream? For only 5 golden coins it's yours. One, press square. If not, press triangle. Tak więc trzeba było sobie tutaj monetki wziąć. I teraz trzeba lody rozdawać, z tego co wiem. Dobra, weźmy sobie checkpoint. I chyba teraz... nie pamiętam, o co dokładnie chodziło z tymi lodami. Zaraz się przekonamy. O, elegancko. Tu mamy Genie Coina. Genie Tokena, sorry, nie Coina. Cały czas mi się myli Genie z... Genie Token i Genie Coin. Dobra, i co teraz z tymi lodami trzeba było zrobić? Bo to coś trzeba było zrobić. Thank you. It's so hot out here. I am a man of my word. Behold the bridge before you. Okej, czyli chyba trzeba było... Tak, jemu trzeba było dać lody. Ale od tamtego typa nic nie dostaniemy? Co, my żeśmy mu wpłacili 5 coinów tylko dlatego, żeby temu lod dać? No bez sens. Ja bym chciał coś dostać od tamtego typa. Dostaniemy coś? Mogę się cofnąć tam? Nie. Zablokowane. A, czyli koleś nas po prostu, bardzo brzydko mówiąc, wydymał w dupsko. Wziął sobie nasze monety, a my mieliśmy mu dać lody. Okej. Okej, jakby nie będę tego komentował. O, czyżby Al się miał teraz w Tarzana zamienić? O, ja pierdzielę, ale głupota. A, ryba nas tutaj chce oczywiście też pobić. Nie damy się, kurde. Dobra, chyba ryba jest nieśmiertelna, chyba jej nic nie możemy zrobić. Się zaraz później okaże, że będzie pieprzona ryba, bo pieprzona ryba nam będzie total niszczyła. Ale trudno się mówi. Teraz możemy oczywiście do wodospadu też skoczyć. Ale nie wiem, czy tam coś w ogóle jest. Zobaczmy, sprawdźmy to. Tam nawet się nie da doskoczyć, dobra, więc... Już zdymałem, już możemy wracać z powrotem do góry. O, kurde, nie tak. Ja pierdzielę, źle się złapałem. To jest właśnie też typowe w tym poziomie, że źle się złapiesz. No w sumie jak w każdym, jeżeli jest liana. Źle się złapiesz i już od razu, kurde, masz przesrane, no nie? Ja bym bardziej chciał, nie wiem, na lewo może. O, dokładnie. I do następnej liany doskoczyć. Okej. I z tej na następną lianę. Jest taka możliwość? Chyba jest nawet. O, znaczy byłaby, gdybym doskoczył, no nie? Przyścieję, ty głupia rybo, kurde, zasrana. W ogóle nawet obrażeń nie dostajesz, frajerko. Dobra. Jesteśmy, udało się, elegancko. Nie. Chodź, walczymy. Dokładnie tak. I teraz tak, na dole musimy uważać, ponieważ na dole, jak widzicie, są ruchome piaski.
A idąc tutaj, to wchodzimy do jaskini, gdzie u góry jest Red Gem, jak zauważyliście. I teraz, z tego co dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, o ile moja pamięć mnie nie zawodzi, będziemy musieli te kamienne klocki tak ułożyć, żebyśmy ten... żebyśmy mogli, kurcze pieczone, dostać się do góry. Dobra, tylko jakie tu wzorki mamy? Rybę mamy, wielbłąda mamy. A więc tak, wielbłąd to chyba idzie... Dobra, popróbujmy. Okej, okay, tutaj pasuje. Tutaj pasuje, ponieważ... aha, to jest taka trochę zgadywanka na zasadzie, że na przykład jak jest wielbłąd, to trzeba go dopasować do tego, do na przykład pustyni. Dobra, już kumam, o co chodzi. Dobra, czyli teraz tak. Jeżeli mamy tutaj rybę, to jest sprytnie nawet zrobione, bo ja nam mówię, naprawdę nie pamiętałem. Znaczy, wiem, że taka sekcja istniała, bo ten poziom jeszcze przechodziłem cały, ale nie pamiętałem, co z czym się je. Więc teraz tak, skoro mamy tutaj rybę, to ryba powinna być tam, gdzie są te fale, czyli tam, gdzie jest woda, o ile dobrze kminię. Dokładnie, dobra, czyli ryba tu jest. I teraz co tu mamy? Węża. Wąż się z czym kojarzy? Chyba z Arabią, czyli z tym. Tak mi się wydaje. Nie z tym? To co tu mamy jeszcze? To jest słońce, choinka. To... król. Z tym może ewentualnie. Ewentualnie tam na dole, ale to wątpię, więc... niewiadomych jest sporo. A, czyli z tym się kojarzył wąż. Okej. Trzeba było trochę bardziej popchać. I okej, teraz z tych platform możemy sobie skakać do góry. Elegancko. I zabieramy co nasze. Dokładnie tak. Dokładnie tak, zabieramy co nasze. I możemy teraz robić sekcję platformową. I teraz się obawiam tego, że ja zaraz zlecę i spadnę w dół. No dokładnie, ponieważ tu jeszcze na dole jest dla nas monetka. Czeka. A wiecie, nie chcę skąpać się w ruchomych piaskach. Chyba nikt nie chce normalny. Jum! Uwaga, 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 uwaga. Dobra, odratowałem się. Okej. Serce mi normalnie bije bardzo szybko. Szybko, 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 ratuj się, ratuj się, ratuj się, ratuj się, ratuj się. Ja pierdzielę, ile HP mi zjechało. Dobra, jest i Red Gem. Tutaj by się teraz przydał napój Gina. Bym się wyleczył chociaż. Może od niego dostanę. Ja od niego gówno dostałem co jedynie. Idziemy dalej. O, pajączek, znowu, kurde. Spierdzielaj gnoju. Spierdzielaj gnojuwo. 46. 48. No to już mamy całkiem sporo tych monet zebranych. Zaraz godzina nagrania będzie. O. I to chyba będzie ostatnia runda, gdzie będziemy mogli zdobyć chyba Red Gem. O ile dobrze pamiętam. A nie, Red Gem jest tutaj, czyli tam pewnie będzie Genie Token. A tak czy siak tam wyjdziemy zaraz. Dobra, wchodzimy. Co? Gdzie są te dwie monety, które ominąłem? Dobra, nieważne. Zróbmy najpierw to, a potem będę się martwił o monety. Najwyżej sobie nadrobię te monety. Okej, mamy jedno dodatkowe życie.
czy jedno dodatkowe. Ogólnie życie mamy, więc to jest jakiś plus już. Okej. Mamy dwa życia już. Przydałoby się ten, złota główka Ala. Nie żeby coś. Okej, trzy życia mamy już uzbierane. Fajnie, fajnie, fajnie sobie nadrobić te życia. Cztery? Okej, tak też można. I co teraz będzie? A, to znamy. Dobra, to tutaj skipnę Gina, bo nie ma sensu go słuchać. 100 monetek, kurde. Już godzina nagrania mamy, tak więc będzie, kurde, ładna sesja z tego, kolejna. Tak myślę, że tam trochę tych sesji będzie z tego Alladyna. Myślę, że do końca roku spokojnie się wyrobimy, bo mam zamiar być regularny z tą serią, tak samo jak z Jackiem X i z Crashem 4, który będzie. You must be the mystic. I've been told that you might be able to help me. Yes, yes, Aladdin. Boyfriend to the princess and future sultan of Agrabah. I have heard all about you. Now, let's get down to more serious matters. You come to me seeking the whereabouts of your friends. That's right. Do you know where they are? I am only a link to the mysteries of the unknown. It is the spirits that lead us to the truth. Let's see what they can tell us. Oh, powerful and all-knowing spirits, speak through me and enlighten us with what Aladdin wants to see. I see something. A vast desert. And in it, a massive tiger's head. There is a cave filled with treasure and wonders. Your destiny is to go there and seek a genie. Yes, a genie. Whoa. Oh. Al, I've been sent back to the Cave of Wonders with a magic carpet. We've both been imprisoned in a magic trap. Oh, and did I mention? I've lost all my powers. Things are not looking good, Al. Would you be a pal and come save us, please? Thanks. Genie? Are you all right? Where are Jasmine and the Sultan? Are they with you? The spirits have told us what they can. The Cave of Wonders is where your destiny awaits. To find it, you will need a rare scarab made of two parts. That scarab is the key to the Cave of Wonders. Find it, and you are one step closer to finding your friends. Good luck, Aladdin. The fate of Agrabah rests in your hands.